lembord24.info. I wiesz szybciej. 15. Powiatowy Konkurs Plastyczny Coraz Bliżej Święta, Eko Święta organizuje Młodzieżowy Dom Kultury i zawsze w partnerstwie ze starostwem powiatowym oraz z Urzędem Miasta w Lęborku. Te Eko Święta chcielibyśmy podkreślić właśnie, że nagrody dla wyróżnionych, dla laureatów dzisiejszego konkursu za wytwory są właśnie, te wytwory miały być ekologiczne, ale nie tylko, i jak już Natalia powiedziała, trafią do pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej numer 1, numer 2 w Lęborku. 7 grudnia odbyło się posiedzenie jury, komisja konkursowa w składzie mojej osobie oraz pani Halina Krzewniak, prezes Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury, tak? Pani Jadwiga Niedbała, pan Lucjan Karlecki, ocenili 76 prac z 10 szkół i placówek powiatu lęborskiego. Do konkursu zgłosili się uczniowie szkoły podstawowej nr 1, nr 3, nr 4, nr 5 w Lęborku, niepubliczna szkoła podstawowa w Mostach, szkoła podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej, gminny ośrodek kultury w Nowej Wsi Lęborskiej, szkoła podstawowa w Siemierowicach, Młodzieżowy Dom Kultury oraz Zespół Szkół w Leśnicach. I jurorzy postanowili nagrodzić następujące osoby. Chciałabym tylko powiedzieć, że 15. jubileuszowy konkurs jest jakby ostatnim konkursem w tej edycji. W przyszłym roku zaprosimy do nowego konkursu, ale o tym już w 2018 roku. Podział na kategorie wiekowe klasy 1, 3, 4, 6 oraz gimnazjum. I tutaj prace, które zostały nagrodzone. Natalko, poprowadź dalej. Kategoria wiekowa, szkoła podstawowa klasa 1, 3. Nagrodę otrzymuje Martyna Łabus z Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej i nauczyciel Stanisława Dawidowicz. Zapraszamy. Ja poproszę o wręczenie wiceburmistrza miasta Lęborka, pana Mariana Kuszydło, o wręczenie nagrody dla naszej uczestniczki, ale też dla nauczyciela, dla pani Stanisławy Dawidowicz. Nagrodę otrzymuje Maksymilian Rychlak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lęborku i nauczyciel Dorota Przychoda Bonenberg. Zapraszamy. Czy jest pani Dorota? Czy jest pani Barbara? Nagrodę otrzymuje Maja Tutakowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lęborku i nauczyciel Dorota Przychoda Bonenberg. Zapraszamy. Z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku i nauczyciel Beatę Synowiec. Zapraszamy. Nagrodę otrzymuje Zofia Powideł ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej i nauczyciel Patrycja Czacharowska. Zapraszamy.
jest pani Zofia? Nagrodę otrzymuje Wiktor Kobylański z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku i nauczyciel Beata Synowiec. Zapraszamy. Nagrodę otrzymuje Antoni Formela ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku i nauczyciel Celina Skibicka. Zapraszamy. Nagrodę otrzymuje Sandra Żyk z Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej i nauczyciel Stanisława Dawidowicz. Zapraszamy. I nagrodę otrzymuje Jakub Gruszczyński z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mostach i nauczyciel Jolanta Wesołowska. Zapraszamy. Czy jest pani Maria? Nagrodę otrzymuje Daria Patelczyk z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku i nauczyciel Beata Synowiec. Zapraszamy. Nagrodę otrzymuje Karolina Kalbarczyk z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku i nauczyciel Alina Walkusz. Zapraszamy. Nagrodę otrzymuje Daniel Zegler ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku i nauczyciel Anna Piekarczyk. Zapraszamy. Nagrodę
otrzymuje Antonina Stenka z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku i nauczyciel Beata Synowiec. Nagrodę otrzymuje Klaudia Rudzka z Zespołu Szkół w Leśnicach i nauczyciel Marta Prosińska-Żydek. Zapraszamy. Nagrodę otrzymuje Julia Maszota z Zespołu Szkół w Leśnicach i nauczyciel Marzena Maszota. Zapraszamy. Kategoria wiekowa gimnazjum. Nagrodę otrzymuje Wiktoria Ramczykowska z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku i nauczyciel Beata Synowiec. Zapraszamy. Nagrodę otrzymuje Oliwia Łódź z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku i nauczyciel Beata Synowiec. Zapraszamy. Zapraszamy na scenę zespół, który przygotował układ w rytmie słynnej piosenki Santa Claus. Zespół przygotowała pani Aleksandra Potrykus. Lęborg 24.info. I wiesz szybciej.